102 FM, Słupsk, w centrum uwagi. Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach pan stracił to stanowisko, a następnie je odzyskał? To znaczy sytuacja, analizując historię całego tego przedsięwzięcia, była związana z moją kandydowaniem na urząd burmistrza. Był to ten moment, w którym pozbawiono mnie stanowiska naczelnika wydziału. Oczywiście z mojej strony znam przyczyny tego stanu rzeczy. Na pewno nie były to sprawy związane z moją pracą zawodową. Pozostawiłem wydział w tym czasie w jak najlepszej kondycji. Wygrałem wszystkie sprawy, jeśli chodzi o sprawę organizacji oświaty. Także za swoją pracę w samorządzie przez te 20 lat nigdy nie musiałem się wstydzić. Po okresie 2,5 roku trwającego procesu sąd w pierwszej instancji, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, nie jest to wyrok prawomocny, przywrócił mnie do pracy na stanowiska. Ilu jest w Urzędzie Miejskim w Ustce naczelników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu? Na dzień dzisiejszy 2. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że sąd zobowiązał urząd do przywrócenia pana Wszółkowskiego na stanowisko naczelnika do czasu uprawomocnienia się wyroku. Sąd zobowiązał nas w tym wyroku do przywrócenia na stanowisko do czasu uprawomocnienia się wyroku. Taki przepis istnieje, sąd może to zrobić i to zrobił. Natomiast w wydziale było to stanowisko obsadzone. Spowodowało to sytuację, że mamy 2 naczelników. To dość niecodzienna sytuacja w samorządzie. Ja szczerze mówiąc, pierwszy raz się z taką sytuacją spotykam. Rozumiem, że Państwo macie jakieś plany, jak to rozwiązać. No, dla nas też było to zaskoczenie, ale po pierwsze musieliśmy wykonać wyrok sądu. Po drugie, zadania urzędu muszą być na bieżąco realizowane. A po trzecie, nie możemy też skrzywdzić innych pracowników, którzy również mogliby pójść do sądu i zostać przywróceni na to stanowisko. Dlatego zostały obszary z Wydziału SOKS podzielone pomiędzy 2 naczelników. Nie wchodzą sobie w kompetencje, każdy odpowiada za swój obszar. Będziemy to analizować, będziemy patrzeć, jak to funkcjonuje. Na chwilę obecną jest taki podział zadań. Jak pani wzywa naczelnika Wydziału Oświaty, to musi pani powiedzieć, którego? Nie, dzwonię bezpośrednio do tego, którego z obszaru mam pytanie lub temat lub sprawę. Dobrze, a przez ten czas od momentu zwolnienia pana z tego stanowiska do teraz, do przewrócenia, co pan robił? Pan był normalnie w pracy czy nie? Pracowałem cały czas, dlatego że moja degradacja związana była z propozycją pracodawcy nowego stanowiska, to znaczy pracowałem na stanowisku pełnomocnika burmistrza miasta do spraw partycypacji społecznej. I pan tej oferty nie przyjął, tak? To znaczy ja tą ofertę przyjąłem. Jeśli bym tej oferty nie przyjął, już dawno nie byłbym samorządowcem i pracownikiem Urzędu Miasta. Gdybym tej oferty nie przyjął, byłbym poza stosunkiem pracy. Jednak osoby, które prowadzą moją sprawę, radziły mi się zachować w sposób godny, tak jak wypada na wieloletniego samorządowca, ofertę pracy przyjąć, a swoich racji po prostu dochodzić w sądzie. Co skutecznie uczyniłem, uzyskując wyrok dla mnie korzystny w sądzie pracy.